Cześć, witam Ciebie serdecznie w kolejnej serii krótkich, inspirujących historii z morałem, które warto posłuchać. Dziś przedstawię Ci inspirującą historię, którą nazwałem Nie słuchaj niedowiarków. Jest to świetna dawka zdrowej motywacji i inspiracji, którą warto podzielić się ze swoimi znajomymi. Zapraszam więc do oglądania i koniecznie napisz w komentarzu pod filmem, jak Ty byś się zachował lub zachowała i czy ta historia dała Ci coś do myślenia. Grupa żab wędrowała sobie przez las. Jednak dwie z nich były troszkę nieostrożne, potknęły się i wpadły do głębokiego dołu. Wtedy inne żaby zebrały się wokół dołu i zobaczyły, jaki on jest głęboki. Zamiast myśleć, jak tu pomóc przyjaciołom, którzy znaleźli się w tarapatach, one bez wahania powiedziały tym dwóm żabom, że nie ma już dla nich żadnych nadziei i że powinny się po prostu poddać, bo i tak nie uda im się wydostać. Żaby na dole prosiły i wołały z całych sił o pomoc kompanów na górze, żeby pomogli im się wydostać. Tamci jednak zaczęli je oceniać, że same są sobie winne, skoro wpadły do dołka i że nie będą im pomagali. Lepiej będzie, jak się po prostu poddadzą, bo i tak nie uda im się wydostać. Jednak te dwie żaby na dole, mimo rozczarowania, jakiego doznały ze strony przyjaciół i tylu przykrych słów, postanowiły zignorować to, co mówili inni i przystąpiły do próby wyskoczenia z dołu. Pomimo ich ogromnych wysiłków, grupa żab na górze wciąż powtarzała, krzyczała na nie, że powinny się po prostu poddać, bo to jest niemożliwe, aby wyszły, że nigdy tego nie zrobią, że im się to nie uda. W końcu jedna z dwóch żab, które wpadły do dołka, zwróciła uwagę na to, co mówią inni i po prostu się poddała. Dała sobie spokój z dalszymi próbami, skazując siebie w ten sposób na pewną śmierć. Druga żaba, niestrudzona, nadal skakała tak mocno, jak tylko mogła. Znowu tłum żab krzyczał do niej, żeby nie wysilała się dalej i też dała sobie spokój, bo to i tak nie ma sensu. Jednak ta żaba skakała jeszcze mocniej i mocniej, wyżej i wyżej. Im bardziej tłum krzyczał, że ma dać sobie spokój, tym ona krok po kroku wspinała się coraz wyżej i wyżej, aż wreszcie udało jej się wydostać z dołu. Kiedy wyszła, inne żaby zapytały ją: nie słyszałaś nas? Żaba wyjaśniła im, że jest prawie głucha, a tam na dole w ogóle nie słyszała tego, co do niej krzyczą z góry. Myślała przez cały czas, że ją dopingują i zachęcają, żeby się nie poddawała. Morał tej historii. Słowa innych ludzi mogą mieć duży wpływ na nasze życie. Pomyśl o tym, co mówisz, zanim wyjdzie to z twoich ust. Zastanów się, czy swoimi słowami nie blokujesz marzeń drugiej osoby, zachowując się jak ten opisywany tłum żab. Pamiętaj, marzenia drugiej osoby, nawet jeśli ty sam ich nie rozumiesz, mają dać szczęście tej osobie, a nie tobie, bo to jej życie. Nigdy nikomu nie mów, że nie da rady, że mu się nie uda. Nie blokuj kogoś przed realizacją marzeń. To może być ogromna różnica pomiędzy życiem a śmiercią. Być może ktoś z twoich bliskich czy przyjaciół przeżywa teraz trudne chwile i jest na życiowym zakręcie lub wpadł do przysłowiowego dołka. Może właśnie teraz potrzebuje twojej pomocy, wsparcia, dobrego słowa lub zwykłego zainteresowania i zapytania, co u ciebie i jak sobie radzisz. To zwykłe, proste słowa i gesty dają bardzo wiele, a często mogą uratować komuś życie. Szczególnie teraz, w czasach pandemii, gdy wiele osób traci pracę i środki do życia. Jeśli ten filmik dał Ci inspirację, proszę Cię, zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmem, a jeśli uważasz go za bardzo wartościowy, to możesz podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi. Koniecznie subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych pozytywnych i inspirujących filmików oraz transmisji live na żywo. Do zobaczenia w następnej historii. Trzymaj się i uśmiechnij się. Cześć!